Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem zajmiemy się usługami zdalnymi, czyli remote services. Przede wszystkim, czym są usługi zdalne? Usługi zdalne, czyli ta część tak naprawdę IoT związana z centralą SSP Bosch, składają się z takich trzech filarów: Remote Connect, czyli usługi zdalnej łączności z centralą. Umożliwia to pełne połączenie się z centralą i zalogowanie, tak jakbyśmy byli połączeni kablem USB bezpośrednio do kontrolera centrali. To samo jesteśmy w stanie robić poprzez zewnętrzne, bezpieczne połączenie w chmurze. Dostawcą tej chmury infrastruktury jest Bosch, w związku z tym mamy faktycznie gwarancję, że to połączenie jest bezpieczne, szyfrowane, tunelowane. E Natomiast jeżeli chcemy spełnić również wymagania wytycznych VDE w tym zakresie, to możemy tak skonfigurować możliwość zdalnego łączenia się, że operator na centrali będzie musiał potwierdzić możliwość zdalnej łączności, aby dopiero można było połączyć się zdalnie przez chmurę. Także wymagana jest fizyczna czynność po stronie centrali. Usługa kolejna, czyli usługa Remote Maintenance, wchodząca w skład Remote Services, jest to usługa, która umożliwia automatyczne tworzenie raportów serwisowych w tym zakresie. Także jeżeli zadymiamy czujki na pętli, dzięki temu narzędziu możemy automatycznie wygenerować PDF, który będzie zawierał informacje, e, które detektory zostały przetestowane i również informacje na temat ich zabrudzenia, etc., etc., a także wiele przydatnych czynności. To nie jest zdalna konserwacja, czyli jestem w domu i dzięki temu testuję system, tylko po prostu pewne czynności związane z serwisem jestem w stanie zautomatyzować. Trzeci etap tej usługi, Remote Alert, jest to usługa zdalnego powiadamiania, czyli centrala jest na w stanie wysyłać SMS-y i e maile do zdefiniowanych grup odbiorców, konkretne typy zdarzeń. E, czyli, na przykład, dla facility managera możemy zdefiniować, że centrala wysyła awarie i pożary, ale już na przykład dla, dla serwisu wysyła tylko informacje o awariach w danym systemie. Jest to automatyczna usługa związana. Nie wymagany tu jest absolutnie żaden moduł GSM, tylko dzieje się to wszystko e, poprzez chmurę. To chmura e, odpowiada za wysyłanie tych informacji. Że w dniu dzisiejszym przyjrzymy się sposobowi konfiguracji podłączenia bramy sieciowej i omówimy również najczęstsze problemy, które są związane właśnie z konfiguracją usług zdalnych. Zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Zobaczmy na początek, jak wygląda nasze konto w chmurze. Do kontach w chmurze, które posiadam, została przypisana centrala typu Avenar 2000 Premium o konkretnym numerze identyfikacyjnym widzimy, że łączność jest w porządku, jest to oznaczone odpowiednią ikoną i usługi również są aktywne. E, to, co interesuje nas również z poziomu chmury, to możliwość zarządzania licencjami, czyli w oknie mm, licencji widzimy w jaki sposób jak w przyszłości będzie wyglądała pula naszych licencji, czyli generalnie mamy informację, że gdzieś na przełomie kwietnia i maja ta licencja ulegnie. W wygaśnięciu i zarządzamy tutaj licencjami. Widzimy, że licencja o danym numerze e, jest aktywna tutaj na koncie testowym do 3 kwietnia 2021 roku. Jeżeli posiadamy naszą zakupioną licencję, klikając na przycisk w prawym dolnym rogu, możemy ją dodać. Wprowadzamy klucz, który otrzymujemy mailowo od działu zamówień, i w ten sposób licencja wprowadzana jest do naszej puli. A następnie możemy przypisać ją do konkretnego systemu. To, co również potrzebujemy, aby skonfigurować y, nasze połączenie na początku, to w oknie, gdzie jest nasz użytkownik, mamy również informację o ustawieniach konta. I w tychże ustawieniach konta jesteśmy w stanie odczytać parametr Remote ID. I ten parametr tworzony, generowany jest automatycznie w momencie tworzenia naszego konta. Jest to punkt związania, klucz, który łączy naszą centralę z kontem w chmurze. Czyli zakładamy konto w chmurze, generujemy remote ID i później konfigurując połączenie od strony centrali, aby powiązać centralę faktycznie z tym naszym kontem w chmurze, musimy użyć tego remote ID. Jako takiego klucza, nie wiem innymi słowy, numeru telefonu, na który ta centrala faktycznie będzie dzwonić, aby połączyć się konkretnie z naszym systemem. Przejdziemy więc teraz do e, programu RPS i zobaczymy z poziomu kontrolera centrali, gdzie jesteśmy w stanie wprowadzić to Remote ID. Widzimy tutaj zdalny terminal dostępny z poziomu aplikacji RPS. Tak jak wspominałem, pokażę Państwu, w którym miejscu jesteśmy w stanie przypisać ten numer Remote ID do naszego systemu. W tym celu wchodzimy do okna menu, następnie diagnostyka, przepraszam, nie diagnostyka, a konfiguracja. I w konfiguracji, w oknie usług sieciowych mamy pole Remote Services. I właśnie w tym miejscu jesteśmy w stanie podać nasz Remote ID, do którego związana jest nasza e, centrala. Także celem konfiguracji po stronie centrali SSP, oprócz oczywiście ustawienia adresu IP centrali, bo komunikacja z Remote Services odbywa się przez Ethernet, musimy właśnie wprowadzić nasz klucz Remote ID zgodnym z tym z chmury, Konfiguracja usług sieciowych w programie RPS odbywa się w kilku prostych krokach. Przede wszystkim musimy zdefiniować adres IP naszej centrali, w tym celu klikamy na węzeł, a następnie na przycisk ustawienia IP. W ustawieniach IP podajemy adres IP centrali, maskę podsieci, bramę, adres multicastowy czy też port, który przypisywany jest domyślnie. Jak również zaznaczamy, aby centrala faktycznie korzystała z tych ustawień. Jednym z dosyć częstych problemów, które wiążą się z, z konfiguracją usług sieciowych, remote services, jest używanie tej samej podsieci yy, i tej samej puli adresowej dla elementów systemu SSP, jak i elementów zewnętrznych. To znaczy brama sieciowa ma dwa porty, do jednego portu przez DHCP podłączamy zewnętrzne łącze z internetem, a z drugiego portu łączymy się faktycznie do centrali SSP. Jeżeli adresacja DHCP przewiduje pule adresów, np. 192.168.1.10, to jest adres, który dostała nasza brama, wówczas urządzenia, które pracują w sieci SSP, powinny być w oddzielnej puli adresowej. W związku z tym zaadresowaliśmy naszą centralę jako dwójkę, wszystkie pozostałe węzły również z dwójką i z kolejnymi. Numerami w tej podsieci. W ten sposób mamy skonfigurowane ustawienia IP centrali. E, następnie przechodzimy do okna Remote Services, i tutaj również upewniamy się, że zaznaczony typ dostępu to Remote Portal, że brama podłączona jest do centrali, tutaj do węzła 1.1, i definiujemy, na co zezwalamy. Czy włączamy usługę Remote Alert, Remote Maintenance, i to automatyczne odbieranie, o czym wspominałem, czyli czy połączenie z chmury ma być możliwe automatycznie, czy dopiero po ręcznym potwierdzeniu. Domyślnie zostawiamy wszystkie te trzy parametry, jaka włączona. I aby korzystać z usług zdalnej, wymagane jest również nadanie hasła dostępu dla operatora. W związku z tym, w ekranie logiczne grupowanie, aktywacja, zarządzanie operatorami. Operator zdalny bezpośredni dostęp. Musimy tutaj ustawić kod dostępu, czyli klikamy zmień kod dostępu i ustawiamy nasze hasło, które będziemy potem wykorzystywać do łączenia się z systemem. Także w ten sposób dokonaliśmy konfiguracji wszystkiego, co jest potrzebne w aplikacji RPS. Nadaliśmy adres sieciowe urządzenia, zdefiniowaliśmy, jakie usługi w ramach pakietu Remote Services mają być aktywne oraz ustawiliśmy hasło dostępu operatora. Następnie e, upewnimy się, że stosowne mm, dane są również w centrali SSP. W związku z tym, ja w tym wypadku już mam działające połączenie z chmurą, więc e, od razu połączy się zdalnie. To zobaczycie Państwo, jak to funkcjonuje. Jest to hasło, właśnie które przed chwilą pokazywałem, jak wprowadzamy. Akurat błąd poświadczenia, czyli źle wpisałem hasło. Wprowadzamy hasło jeszcze raz. W ten sposób jesteśmy połączeni, możemy wywołać zdalny terminal i w zdalnym terminalu to co ja tutaj podglądam, Państwo oczywiście u siebie na początku robicie to przy centrali, to wchodzimy w ekran menu, w konfigurację usługi sieciowe, Ethernet. I faktycznie z poziomu Ethernet sprawdzamy to użyj ustawień y, sieci Ethernet, czy jest zakliknięte i czy ustawienia IP są zgodne z tymi wprowadzonymi w RPS-ie. Tutaj z poziomu centrali robimy to raz i drugi raz z poziomu aplikacji RPS i te dane muszą być ze sobą spójne. Jeżeli mamy poprawnie ustawiony adres IP, to przechodzimy do pola Remote Services i w polu Remote Services. Sprawdzamy, czy ten Remote ID jest yy, zgodny z tym, który jest w chmurze, bądź w zasadzie w przypadku pierwszego uruchamiania, tak jak u Państwa, po prostu ten Remote ID wprowadzacie w tym miejscu ręcznie, aby powiązać urządzenie z konkretnym kątem w chmurze. Zajmiemy się teraz konfiguracją bramy sieciowej. Do bramy sieciowej możemy się podpiąć za pośrednictwem jej lokalnego portu internetowego. Standardowym adresem bramy jest 192.168.1.254, ja natomiast wiem, że moja brama jest w puli adresowej z dwójką po to, żeby tą podsieć z centralą SSP i, i centralami innymi węzłami sieci FPA czy też AVENAR, a a tą podsiecią, w której jest sieć zewnętrzna w jakiś sposób wydzielić. Jeżeli Państwo zmieniacie również ten adres bramy, ważna sugestia, faktycznie zapisujmy to po prostu na obudowie urządzenia, najlepiej przyklejcie z jakąś naklejkę, bo późniejsze znalezienie adresu sieciowego urządzenia w sieci Ethernet, którego nie znamy, no jest dosyć kłopotliwe. Sprowadzamy ten adres w oknie przeglądarki, dostaje informacja o tym, że połączenie nie jest prywatne tutaj tak i że e, nie mogę się połączyć, natomiast przechodząc do zaawansowane mogę kliknąć otwórz stronę, i przechodzę do ekranu logowania się. Użytkownik to jest Bosch, Hasło to jest IPTI83. Irena, Patryk, Teresa, Irena 83. Logujemy się. Ta informacja o tym, że to jest hasło defaultowe, powinienem je zmienić ze na bezpieczeństwa. I tutaj jakie mam informacje? No przede wszystkim co dzieje się na adresie WAN, co jest na adresie LAN, zarówno jedno i drugie łącze jest ok, jest status jako up, czyli dostępne, dane są wysyłane, odbierane. To co mogę zrobić właśnie w zakresie konfiguracji to przejść do ustawień sieciowych i zmienić ewentualnie właśnie ten adres pod sieci na jakiś inny. To w zasadzie wszystko co konfiguruje po stronie bramy, przejdziemy do kolejnego kroku. Ostatnia czynność, którą wykonamy, będzie diagnostyka tego, czy centrala pracuje poprawnie z usługami zdalnymi. Wchodzimy więc ponownie do ekranu menu, następnie do diagnostyki, nie do konfiguracji już. Diagnostyka, usługi sieciowe i okno Remote Services. Z tego poziomu widzimy nasze właśnie Remote ID, System ID, które otrzymujemy z automatu. No i widzimy status połączenia z Remote Services, że jest dostępne, że status połączenia jest OK. I że jest to aktywne, w związku z tym wszystkie informacje, wszystko jest w porządku, yy, również maintenance i alert, wszystkie usługi są aktywne, widzimy kiedy ostatni yy, transfer został wykonany, także dzięki temu mamy pewność, że po stronie centrali SSP jest wszystko w porządku i w tym momencie faktycznie nasza centrala również będzie widoczna w kącie w chmurze. Warto również wspomnieć, co zrobić w przypadku wymiany kontrolera. Takie pytania dosyć często do nas trafiają. Jeżeli system, który jest obecnie podłączony do chmury, chcemy pozbawić tego połączenia celem zainstalowania nowego kontrolera w tej chmurze yy, i pod tą licencją, wchodzimy wówczas do takiego systemu i usuwamy ją tu, yy, go tutaj ikonką tego kosza. Natomiast warto pamiętać, że w tym wypadku również tracimy dane historyczne na temat systemu. To wszystko co chmura zbierała, także przed usunięciem kontrolera starego z systemu warto zapisać sobie tutaj, wygenerować pdf -y ze stanem y, ogólnym centrali i stanem poszczególnych pętli dozorowych, to co jest możliwe z poziomu tych usług. Y, czyli wchodzimy tutaj w ekran Remote Maintenance i tak naprawdę możemy wygenerować tutaj PDF-a y, Informującego nas o stanie pracy centrali konkretnej. Czyli wchodzimy tutaj do tej centrali. Jako panel report właśnie otrzymamy PDF-a z tym, co się tutaj dzieje, oraz konkretnej pętli dozorowej. Również tutaj sensor report możemy pobrać do pliku PDF, e, to w jakim stanie znajdują się y, poszczególne elementy na poszczególnych pętlach dozorowych. Także przy zmianie kontrolera kasujemy to nasze konto i nowy kontroler pamiętamy, tak jak wspominałem na początku tego filmiku, aby dopisać go do tego Remote ID i yy, żeby był powiązany z naszym kontem. Natomiast licencję w tym wypadku, jeżeli usunęliśmy poprzednią centralę z chmury, zwalniamy i nowo dopięta do chmury centrala będziemy w stanie do niej ponownie przypisać licencję z takim okresem ważności, jaki pozostał do końca e, eksploatacji tutaj tego systemu. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Przede wszystkim powiedziałem, z czego składają się usługi zdalne. Po drugie, e, pokazałem, w jaki sposób skonfigurować z poziomu RPS-a połączenie, nadać hasło operatora i wszystkie e, wymagane czynności w tym zakresie. Z poziomu centrali SSP zdalnym terminalem zaprezentowałem to, co trzeba ustawić, w jaki sposób diagnozujemy również połączenie. Oraz zalogowaliśmy się do bramy, żeby ewentualnie zmienić ustawienia IP e, bramy do zdolnego połączenia. Także wiecie już Państwo wszystko na temat połączenia, w jaki sposób skonfigurować, uruchomić całą usługę, co zrobić w przypadku wymiany kontrolera. Mamy pełnię informacji, która pozwala nam na pracę z produktem. Dziękuję bardzo serdecznie za pozostanie ze mną do końca tego odcinka i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów.